Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie Państwa w tym przepięknym miejscu, na Obotyckim Kościele Ewangelickim imienia Lutra. Drodzy Państwo, kościół ten został zbudowany w 1898 roku. I dzisiaj mamy okazję razem spotkać się, aby wysłuchać pięknego koncertu gospel. Koncertu gospel, który jest w wykonaniu Kena Bartona wraz z chórem składającym się z uczestników drugiej edycji warsztatów gospel. Warsztaty gospel, które właśnie w tej drugiej edycji miały miejsce, rozpoczęły się w niedzielę, w godzinach popołudniowych i trwały aż do dzisiaj. I właśnie ostatnie przygotowania były tu na miejscu, właśnie w kościele. I dzisiaj, za chwileczkę, będziemy mogli w pełni wysłuchać i zobaczyć, w jak cudowny sposób te warsztaty przygotowały chór, który Państwo widzicie na tym miejscu, który bardzo, bardzo serdecznie witam. Witam również bardzo serdecznie Kena Bartona, który jest głównym wykonawcą dzisiejszego koncertu. Drodzy Państwo, organizatorem warsztatów, a także dzisiejszego koncertu jest firma Salesman Polska. Natomiast współorganizatorem sesji warsztatowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Chcielibyśmy na tym miejscu bardzo serdecznie podziękować właśnie władzom Uniwersytetu za udostępnienie pięknej auli w celu przeprowadzenia właśnie tych warsztatów gospel. Drodzy Państwo, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest współorganizatorem, ale również mamy patronów tych warsztatów, mianowicie w osobach pana prezydenta Katowic, a także pana prezydenta Chorzowa. Serdecznie dziękujemy. Myślę, że możemy to wyrazić za ten patronat naszymi obrazkami. Drodzy Państwo, nie krępujmy się, podziękujmy za to, że pan prezydent Chorzowa Katowic przyjął ten patronat, a także właśnie podziękowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Drodzy Państwo, partnerem przygotowanych warsztatów jest również Chorzowskie Centrum Kultury. Chciałbym w tej chwili podać kilka informacji na temat właśnie Kena Bartona. Ken Barton to człowiek wszechstronnie uzdolniony. Drodzy Państwo, posłuchajcie, kim jest. Jest kompozytorem, jest dyrygentem chórów i orkiestr, jest wokalistą, jest instrumentalistą, jest jurorem, jest muzykiem sesyjnym i nauczycielem. A więc szczególna postać. Witamy go bardzo serdecznie w tej chwili oraz drodzy Państwo, Ken Barton. Ken Barton prowadzi cztery chóry. Regularnie występuje przed królową Elżbietą II oraz ministrem. W 2013 roku wystąpił na festiwalu filmowym Cannes, a w roku 2015 występował w Stanach Zjednoczonych przed publicznością, która liczyła 70 tysięcy. Drodzy Państwo, warsztaty gospel w Katowicach to druga edycja. Pierwsza edycja odbyła się w maju i właśnie ten koncert finałowy był wtedy w pięknej sali Nostru w Katowicach. A teraz kilka słów o samym chórze. Jak Państwo zauważyliście, chór to przekrój osób w różnym wieku, a także osób, które przybyły z różnych miejsc i zakątków naszego kraju. Dowiedziałam się, że nie tylko kraju, ale również z zagranicy. A więc chór, który stoi przed Państwem, to fenomen muzyczny, który w ciągu dwóch dni był w stanie przygotować ten piękny koncert, którego Państwo będziecie świadkami. Starałem się zorientować, jaka jest rozpiętość wieku uczestników właśnie tego chóru. I zdążyłem policzyć, że rozpiętość wieku to około 50 lat. Zatem, drodzy Państwo, zauważcie, jaka rozmaitość w tym względzie, ale wydaje się, że właśnie to wszystko jest piękne, kiedy ludzie mający więcej i mniej lat łączą się w muzyce.
Bo właśnie dzisiejszy koncert będzie wykonywał muzykę gospel. A muzyka gospel ma w sobie szczególne, jedyne w swoim rodzaju przesłanie. To muzyka ludzi, którzy z uwagi na to, że cierpieli, szukali nadziei. To ci Afroamerykanie, niewolnicy, którzy zostali sprowadzeni z swoich krajów do miejsca, gdzie nie czuli się najlepiej. Ich tęsknota serca, ich tęsknota umysłu, kiedy było im bardzo trudno, kierowała się w górę do nieba. Tam poszukiwali właśnie rozwiązania dla swoich problemów. Tam oczekiwali, że Wszechmogący Bóg będzie im pomagał, że będą mieli nadzieję, że będą mogli przetrwać ten trudny czas. I właśnie muzyka gospel ma w sobie to głębokie przesłanie, mówiące właśnie o tym, że któregoś dnia na tą ziemię przyszedł ktoś bardzo oczekiwany przez ludzi. Sam Zbawiciel, Jezus Chrystus. On był inspiracją dla nich. On dawał im nadzieję. Oni wierzyli, że choćby na tej ziemi ich życie nie miało wartości pozytywnej, to jednak, kiedy przyjmą Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to On da im wolność. Właśnie muzyka gospel to nie tylko rytm, to nie tylko artyzm, ale muzyka gospel ma głębokie duchowe przesłanie dzisiaj, bo ona opowiada historię zbawienia. Drodzy Państwo, kiedy będziecie wsłuchiwać się w tą muzykę, niech Duch Święty pobudzi wasze serca, a Bóg ześle swoje błogosławieństwo, abyście również mogli dzisiaj przeżyć coś cudownego, duchowego. Ta muzyka nie tylko mówi o tym, co stało się na Golgocie, ale ona również mówi o tym, że któregoś dnia ten zły świat, gdzie jest tak wiele różnego rodzaju rozterek, zostanie zamieniony. Kiedy Pan Jezus, który opowiedział, że niech się nie trwoży w wasze serce i niech się nie lęka, niech się nie trwoży i niech się nie lęka. Wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. To było przesłanie w muzyce gospel. Dzisiaj wielu ludzi na całym świecie śpiewa tą muzykę, kocha tą muzykę, dlatego że tam jest ukojenie ich serca. Dzisiaj wielu ludzi na świecie znajduje tam swojego Zbawiciela. Podejmują decyzję dla Niego, aby iść za Nim. Drodzy Państwo, nie przedłużając zatem, proszę, abyście otworzyli swój umysł i swoje serca, aby Duch Święty mógł inspirować was, abyście wychodząc z tego miejsca dzisiaj mieli zadumę nad wielkim Bogiem, cudownym Zbawicielem i niesamowitą nadzieję na przyszłość. Niech Bóg wam błogosławi. Dobry wieczór. Good evening. Thousands of years ago, tysiące lat temu, many people wrote about somebody who would come and be the deliverance of Israel. Wielu ludzi pisało o kimś, kto miał przyjść i być wyzwoleniem dla Izraela. And we've recently celebrated, the world has recently celebrated the coming of that person. I ostatnio świat znowu celebrował przyjście tej osoby. And that same person, Jesus Christ, promised, one day I will come back again. I ta sama osoba, Jezus Chrystus, obiecał, że któregoś dnia przyjdę znowu. So the theme of tonight's concert is looking forward, heaven. Tak więc tematem dzisiejszego koncertu jest oczekiwanie nieba. And the first three songs are about movement. The first song was Ride on King Jesus. I pierwsze trzy pieśni dotyczą tego ruchu. Pierwsza mówiła przyjść Panie Jezu. And the choir are going to sing a song in a minute about walking, walk together. Za chwilę będzie pieśń, która będzie mówiła idź o chodzeniu, chodźmy razem. But before that I'll share a song about marching, when the saints go marching in.
A pomiędzy zaśpiewa pieśń mówiącą o maszerowaniu. Marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. When the stars begin to fall, when the stars begin to that number when the stars begin to fall. When the sun refused to shine, when the sun
Now we live in a very beautiful world. Żyjemy w pięknym świecie. Świecie nowoczesnych technologii. Yes, this world is a very beautiful place. Ten świat jest pięknym miejscem. We have beautiful sceneries, mountains and rivers and lakes and forests. Mamy piękne scenery, piękne lasy, góry, jeziora. There's something beautiful about a baby's cry. Jest coś pięknego, gdy dzieci płaczą. Something beautiful about so many different cultures and different colors and different people. Tak wiele ras, tak wiele kultur, tak wielu ludzi. But it wouldn't be unfair to say that there is a lot of trouble in this world. Ale nie byłoby fair, gdybyśmy nie powiedzieli, że jest również wiele kłopotów na tym świecie. And heaven is a beautiful place. I miejsce jest również piękne miejsce. Now I'm going to share a song with you, which is from the book of Revelation, which talks about heaven. Chciałbym teraz podzielić się z wami pieśnią, która pochodzi z Księgi Objawienia, która mówi o niebie. And it talks about the city having 12 gates. I mówi o mieście, które ma 12 bram. Three gates in the east, three gates in the west, three gates in the north, and three gates in the south. Trzy po stronie wschodniej, trzy bramy po stronie zachodniej, trzy po stronie północnej i trzy po stronie południowej. So, by the time I finish this song, you'll learn how to say the word 12 in English. Ale zanim rozpoczniemy, chciałbym, żebyście się nauczyli słowo 12, czyli 12 po angielsku. Should we say 12? Możemy powiedzieć 12? Good English. Bardzo dobry angielski. And the song that I'll share afterwards talks about how my heart is longing to be there. W kolejnej pieśni, która potem nastąpi, chciałbym podzielić się z wami tęsknotą, jaką mam w sercu, żeby tam się znaleźć. And heaven is sometimes called home. A czasami niebo nazywa się domem. So the next song is prayer that the Lord will lead us to that home. Tak więc następna pieśń będzie mówić nam, że Pan Bóg wiedzie nas do tego domu. City, a hallelujah. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. 12 gates into the city, a hallelujah. Three gates in the east, three gates in the west. Three gates in the north, three gates way down south, making it 12 gates into the city, a hallelujah. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. 12 gates into the city, a hallelujah. My Lord built that city, and he said it was just a four square. And he said he wanted you, sinner, to meet him in the air. 'Cause he built 12 gates into the city, a hallelujah. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. 12 gates into the city, a hallelujah. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. 12 gates, 12.
Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. When my way grows dream, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past, past and gone, at the river I stepped, got my feet, hold my hand, take my hand. Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me home. Let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, take my hand, precious Lord, lead me home, lead me home, lead me home, lead me home. Now the word gospel in gospel music. W muzyce gospel słowo gospel czy ewangelia means good news, a good message. Oznacza dobre przesłanie, dobrą nowinę. And it's all about the message in the songs. I chodzi właśnie o przesłanie, jakie niosą te pieśni. Many of these songs were written at people's darkest hours. Wiele z tych pieśni było napisanych w czasie najtrudniejszym dla ich autorów. But through the songs they were able to express their faith. Ale przez te pieśni mogli wyrazić swoją wiarę and express their hope. Oraz swoją nadzieję. Our next two songs talk about the gospel. Następne dwie pieśni mówią właśnie o Ewangelii. The first song is actually called Good News. Pierwsza faktycznie nazywa się Dobra Nowina. Because the chariots are coming. Nadjeżdża powóz. And we don't want to be left behind. My wcale nie chcemy być pozostawieni na zewnątrz. The second song was written by a very famous gospel singer. A ta druga pieśń napisana przez słynnego śpiewaka gospel. Now his name is Walter Hawkins. Nazywał się Walter Hawkins. He has a brother called Edwin Hawkins. A jego brat Edwin Hawkins. And you may know Edwin Hawkins singers from probably the most famous gospel song in the world. Którego prawdopodobnie znamy z jednej z najbardziej popularnych pieśni gospelowej na świecie. Does anybody know what that song is? Czy ktokolwiek zna tą pieśń? Sister Act. The Nuns. Siostry, zakonnice może.
Oh, happy day. Okay. Mi właśnie tak. So that was written by Edwin Hawkins. To było napisane przez Edwina Hawkinsa. About his brother, it's Walter Hawkins. Ale jego brat Walter. And the song we share with you is a song saying that we will share that Jesus Christ is the way. Napisał pieśń, w której dzielimy się tym, że Jezus Chrystus jest drogą. But before that, we sing about the good news. Ale zanim to nastąpi, zaśpiewamy o dobrej nowinie.
Now I'm looking around. Rozglądam się dookoła. Because I'm going to get you to sing. Ponieważ chciałbym, żebyście teraz wyśpiewali. And we're going to sing an old song about heaven. Zaśpiewamy starą pieśń mówiącą o niebie. And the song's called I'm going to sit at the welcome table. I ta pieśń mówi, że zamierzam usiąść przy stole powitalnym. Now I'm going to teach it to you very quickly. Chciałbym teraz szybko was tego nauczyć. And you'll get an idea of what these wonderful people have had to go through for the last 2 days. Żebyście mieli przedsmak tego, co ci wspaniali ludzie musieli przejść przez ostatnie 2 dni. The song goes like this. A ta pieśń brzmi następująco. I'm going to sit at the welcome table. I'm going to sit at the welcome table one of these days, hallelujah. I'm going to sit at the welcome table. Sit at the welcome table one of these days. Have you learned that? Czy nauczyliście się tego? Okay, let's do it little line by line. The choir is going to help me. Chór oczywiście mi pomoże. Podzielimy się teraz na sektory. Okay, first line. I'm going to sit at the welcome table. So I'm going to sit at the welcome table. Okay, 1, 2, 3, 4. Good. Next song, next line. I'm going to sit at the welcome table one of these days. Hallelujah. I'm going to sit at the welcome table one of these days. Hallelujah. Now, if you can't get all the words, jeśli nie pamiętacie albo nie rozumiecie wszystkich słów, just sing la 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 la. Śpiewajcie w ten sposób. Okay, the third line, same as the first. I'm going to sit at the welcome table. And last line, sit at the welcome table one of these days. Good. Teksty są na odwrocie ulotek, które otrzymaliście. I shouldn't have bothered. Okay. All right, so together, I'm going to sit. Teraz razem. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I'm going to sit at the welcome table. I'm going to sit at the welcome table one of these days. Hallelujah. I'm going to sit at the welcome table. Sit at the welcome table one of these days. Good. Now, on your own, without the choir, without me. A teraz wy będziecie śpiewać sami, bez chóru i beze mnie. Okay, 1, 2, raz, dwa, trzy, cztery. Okay. Well, now this is the audience. A teraz to jest publiczność. And the rest of the concert will be done by you. A reszta koncertu będzie przez was wykonana. Okay. Fantastic. Now I'm going to divide you into 4 groups. A teraz chcemy was podzielić na 4 grupy. And each group is going to do something different. A każda z grup będzie wykonywać coś innego. Okay. Now how are we going to do this? Right. So should we have okay, group 1 downstairs. Grupa pierwsza tutaj na dole. Group 2 downstairs. Grupa druga na dole. Group 3 upstairs. Grupa trzecia po naszej prawej stronie. Now, na górze, na balkonie. There's not a lot of them, but they look like they can sing loudly. Nie ma was dużo, ale wyglądacie, byście potrafili głośno śpiewać. And group 4 this way. I grupa czwarta po drugiej stronie. Okay, now group 1, you're going to sing the words. A teraz grupa pierwsza, będziecie śpiewać tekst. See my loving Savior. You've got the text in your book. Macie w swoich ulotkach ten tekst. See my loving Savior. Okay, and group number 2. A teraz grupa numer 2. What do you sing? Co będziecie śpiewać?
Okay, you sing Walk the Streets of Glory. Śpiewacie Walk the Streets of Glory. Okay, and number three, Run and Never Get Weary. Grupa trzecia, Run and Never Get Weary. And four, Sing and Sing Forever. I grupa czwarta, Sing and Sing Forever. Good. Now, how we do the song is group one will stand. A teraz tak jak będziemy wykonywać. Grupa pierwsza, proszę powstać. And then you sing, I'm gonna see my loving Savior. I'm gonna see my loving Savior one of these days. Should we try? One, two, three, four. I'm gonna see my loving Savior. I'm gonna see my loving Savior one of these days, hallelujah. I'm gonna see my loving Savior. See my loving Savior. Stop! And that's where you finish. I tutaj kończycie. And then we all sing, sit at the welcome table one of these days. I wtedy wszyscy zgromadzeni śpiewają, sit at the welcome table one of these days. Good, thank you. Proszę usiąść. Okay, and then group two. A następnie grupa druga. You stand and sing, I'm going to walk the streets of glory. Śpiewacie, I'm going to walk the streets of glory. So I'm going to walk the streets of glory. I'm going to walk the streets of glory one of these days, hallelujah. I'm going to walk the streets of glory. Then you sing, walk the streets of glory. Then you sit. I siadacie. And then you stand. I wtedy wy wstajecie. And then you sing, see my loving Savior. Siadacie? And then we all sing, sit at the welcome table one of these days. Potem wszyscy śpiewamy. Okay, so do you understand the pattern? Czy rozumiecie, jak okay, to będzie się odbywać? So then three will sing, I'm gonna run and never get weary. I'm gonna run and never get weary one of these days, hallelujah. I'm gonna run and never get weary. Run and never get weary. Then you stand and sing, walk the streets of glory. Then sit, and then see my loving Savior. Sit, and then everybody sit at the welcome table. Okay. So by now, group four, I think you've understood what you're doing. Myślę, że w międzyczasie grupa czwarta zrozumieliście dobrze, czego to dotyczy. Okay, let's go together. All right, so sit at the welcome table. So the choir will lead you. So some choir can lead. Chór was poprowadzi trochę. Some do one, some do this one. Everybody. And three. I'm gonna run and never get weary.
Now it's warm outside. Teraz na zewnątrz jest ciepło. Now I'm sure you're feeling warm after that. Na pewno czujecie się dużo lepiej niż wcześniej. But let's all experience the real joy of heaven. Ale doświadczmy wszyscy radość, prawdziwej radości nieba. Now nobody knows whether tomorrow will come for them. Nikt z nas nie wie, czy jutro nastanie dla mnie. And a few years ago I was making plans. Parę lat temu czyniłem pewne plany. About what I'll do the next day. Na temat tego, co będę robił w kolejnym dniu. Then the thought came to me, suppose tomorrow never comes. Suppose I don't live to see tomorrow. Ale przyszła mi taka myśl, że być może przecież jutro może w ogóle nie nastąpić. And it's about 2 o'clock in the morning. I mniej więcej o 2 nad ranem. So I go to bed very early. Chodzę do łóżka bardzo wcześnie. And I got up and just the words of this song came to me. Wstałem i gdzieś ta pieśń zaczęła brzmieć mi w uszach. The words say, I live my life every day. Tekst mówi, że żyję codziennym życiem. Believing that I will live to see another day. Wierząc, że będę żył kolejnego dnia. But the reality is, I don't know. Really, if I live to see. Ale rzeczywistość jest taka, że ja wcale nie wiem, czy jutro się obudzę. And the thought is, if tomorrow never comes. I przesłanie jest, że jeśli jutro by nie nastąpiło. What will happen when Jesus comes? What will be my eternal destiny? Co się wydarzy? Jakie będzie moje wieczne przeznaczenie? Co się wydarzy, gdy Chrystus przyjdzie? So I have to learn. We all have to learn how to make the most of every day. Tak więc wszyscy musimy się nauczyć tego, co jest dla nas najważniejsze. The next song I'll play is a piano solo. Następna pieśń, którą będę grał, jest to utwór muzyczny na pianinie. And it was actually written by somebody who lost his family at sea.
jest napisana, została napisana, ten utwór został napisany przez osobę, która utraciła własną rodzinę. And he was a very successful businessman. To był biznesmen, bardzo odnoszący sukcesy. And when he, I believe only his wife was saved actually, she said she was saved alone, but he lost all of his children, four children. O ile dobrze pamiętam, to jego żona chyba tylko ocalała i on z wypadku stracili czwórkę dzieci. But he wrote a song which says, no matter with my life is stormy, like a stormy sea. I on napisał pieśń, która ma mniej więcej takie znaczenie, że nieważne co się dzieje, być może płynę po sztormowym morzu. Or if my life is like calm water. A może moje życie jest jak spokojne jezioro. Whatever happens, cokolwiek wydarzy się. Because of my faith in God, I can say, it is all well with my soul. Z uwagi na to, że mam wiarę w Boga, mogę powiedzieć, że z moją duszą jest wszystko w porządku. And the second verse, because I'm interpreting the words. A druga zwrotka, ponieważ ja interpretuję słowa. Talk about God's presence with us when we are helpless. Mówi o Bożej obecności w czasie, kiedy jesteśmy bez cienia nadziei. And the third verse talks about the death of Jesus on the cross, how it helps us, how it saves us. A trzecia zwrotka mówi o tym, w jaki sposób śmierć Chrystusa na krzyżu ratuje nas, pomaga nam. And the last verse looks forward to when the clouds will roll back and Jesus shall descend and he shall come. I ostatnia w końcu mówi, co się wydarzy, gdy chmury się rozsuną i będziemy widzieć obok, na którym wstępuje Pan Jezus. So the song says, in trials and because of the death of Christ and because of his coming, we can say it is well. With ourselves. Tak więc ten utwór mówi, że nieważne co się wydarzy, nieważne przez jakie doświadczenia przechodzimy, z moją duszą jest wszystko w porządku, jeśli ufam Bogu. And after that you'll hear from the choir, who will sing a song which says, "Do remember me, Lord, remember me." A potem usłyszymy chór, który wykona pieśń o znaczeniu Panie, pamiętaj o mnie, proszę. Thank you. I live my life from day to day, just taking it for granted that I'll live to see one more. But I know the reality is that what the future holds, I really can't be sure. My breath is not my own, it's given to me on loan. Till the appointed time, it leaves this soul of mine. What if tomorrow never comes? What will it be? What will be my destiny? What if tomorrow never comes? Will I rise to see heaven and eternity? Teach me to number my days and not take it for granted that I'll always be here. Acknowledge you in all my ways, realizing that your coming is always drawing near. My breath is not my own, it's given to me on loan. Till the appointed time, it leaves this soul of mine. What if tomorrow never comes?
what will it be? What will be my destiny? What if tomorrow never comes? Will I rise to see heaven and eternity? Help me in each and every way, not to waste the precious moments of today, but to love and serve and honor and to put my trust in you. What if tomorrow never comes? What will it be? What will be my destiny? What if tomorrow never comes? Will I rise to see heaven and eternity? Lord, if tomorrow never comes, help me be ready for heaven and eternity.
to Lord, oh to Lord, oh do remember me, to Lord, oh to Lord, oh do remember me. I shared with the choir this week. Podzieliłem się w tym tygodniu z chórem.
that singing is the same as crying. Że śpiew jest podobny do płaczu. The same muscles work when you cry, when you sing. Te same mięśnie pracują, kiedy śpiewamy i kiedy płaczemy. And they press air through the body. I wyciskamy przez ciało powietrze. And it makes your vocal cords vibrate. Struny głosowe drgają. And you make sound. I wydajemy dźwięk. We were all born into this world crying. Wszyscy rodzimy się na tym świecie płacząc. And we communicated through crying. I komunikowaliśmy się również poprzez płacz. When we were hungry, gdy byliśmy głodni, we didn't say, I'm hungry, I would love something to eat. I'd like a plate of, I don't know, Polish dumplings. Nie mówiliśmy, przepraszam, jestem głodny, czy mógłbym dostać talerz polskich pierogów? We just said, po prostu w ten sposób, żeśmy się komunikowali. And same when we were tired, tak samo, gdy byliśmy zmęczeni, we didn't say, oh, it's 10 o'clock, don't you think it's about time we get to bed? Nie mówiliśmy, przepraszam, już jest 22, czy nie myślisz, że jest czas, żeby mnie położyć do spania? We said, komunikowaliśmy to płaczem. And mothers will know that different cries mean different things. A matki dobrze wiedzą, że różny rodzaj płaczu oznacza różną komunikację. So when we sing together, we are crying together. Więc gdy my śpiewamy razem, my płaczemy razem. That's why singing has such a unifying effect. I dlatego mamy taki zjednoczony efekt. Because we're crying and everybody around us is crying and we feel together that we are crying and feeling each other's pain. Odczuwamy wzajemne uczucia poprzez właśnie ten płacz. One thing I love about the description of heaven. Jeden z opisów nieba, który bardzo lubię. Is that one day there will be no more tears. No more tears of sadness. Mówi, że pewnego dnia nie będzie już więcej łez związanych ze smutkiem. And in this song you're going to hear a little bit from a personal letter. I w tej pieśni podzielimy się przesłaniem z osobistych listów. This personal letter was written by a Turkish man by the name of Paul. Ten list był napisany przez obywatela obecnej Turcji, apostoła Pawła. And he wrote to a group of people in Greece. I on napisał do grupy ludzi w Grecji. And he says in this letter to the church and the group of people in Thessalonica. I on w tym liście do Tesaloniczan, w grupy ludzi w Tesalonice, that we shouldn't worry about death. Napisał, że nie powinniśmy martwić się o śmierć. Because one day a trumpet will sound, ponieważ któregoś dnia zagra trąba, and the Lord will descend, Pan przyjdzie, and he will call the dead in Christ. He will call them to life. I wezwie tych, którzy umarli, żeby powstali z martwych. And he says we should comfort one another with these words. I powiedział, powinniśmy się nawzajem pocieszać tymi słowy. A song after that, it's going to be a very quiet and reflective moment now. Pieśń, która nastąpi później, będzie bardzo refleksyjna, będzie cichym momentem. A song after that is words based on Psalm 23. Słowa mówią, są napisane na podstawie Psalmu 23. But also looking from darkness to light. Mówią o spoglądaniu, odwróceniu się od ciemności w kierunku światłości. And these words are based on a tune which I think you might recognize. I ta pieśń oparta jest o melodię, którą myślę rozpoznacie. I'm not going to tell you what it is. W tej chwili wam nie powiem. Thank you. Dziękuję.
sam Pan, nadany rozkaz, na głosa anioła i trąby Bożej stąd. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach powietrza i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami.
Well, you may recognize that melody. Czy rozpoznajemy melodię? It's a tune from Jamaica. To jest kawałek z Jamajki. I'm just joking. Oczywiście żartuję. Beautiful. That song says that we will never ever walk alone. Ta pieśń mówiła, że nigdy, przenigdy nie będziemy iść sami. And today I want to encourage you. Dzisiaj chciałbym was zachęcić. Because you're a human being, and as humans, we all have the valleys we walk through. Ponieważ jesteście tylko ludźmi i jako istoty ludzkie przechodzimy przez różne doliny. But I encourage you tonight, don't give up hope. You are never alone. God is with you. Ale chciałbym was zachęcić, nie porzucaj swojej nadziei. Bóg jest razem z tobą. With our final two songs tonight. I ostatnie dwie pieśni, które będą wykonane dzisiejszego wieczoru. Talk about looking to the future. Mówią o spoglądaniu w przyszłość. And the first one says soon, and not just soon, but very soon, we are going to see the King. I pierwsze mówi wkrótce, ale nie tak po prostu wkrótce, tylko bardzo szybko zobaczymy Króla Chwał. And we will finish tonight on a song which says, in the future, by and by, we'll all be gathered in celebration. A druga pieśń mówi, że w przyszłości, która nazywa się By and By, spotkamy się na przyjęciu. And any struggle or pain we went through here on earth will understand it better, we'll understand it better in heaven. I będziemy się cieszyć i zrozumiemy dużo więcej problemy i trudności, przez które wcześniej przechodziliśmy w życiu. Dziękuję. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah.
and driven on the restless sea of time. Somber skies and howling tempests often succeed a bright sunshine. In that land of perfect day, when the mists are rolled away, we will understand it better. We will understand it better. We will understand it better. By and by. Oh, by, by and by. And we cannot understand. All the ways of God would lead us to that blessed promised land. But He guides us with His eye, and we'll follow till we die. We will understand it better by and by. Oh, by, by and by. And take us unawares, and our hearts are made to bleed for a thoughtless word or deed. And we wonder why the test, when we try to do our best. But we'll understand it better by and by. Oh, by and by.
Which one, choir? Welcome, Tiger. Some want the Chopin again, some want No More Tears. Should we just do them both? Okay. We'll do a bit of Chopin, a bit of No More Tears. Thank you.
razem z Nim pod Wami będziemy obok Boga w powietrzu. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Jak się Państwu podobało? Czy jest ktoś, kto chciałby przez najbliższą noc przenocować Kena w swoim domu? Będzie śpiewał. Myślę, że możemy podziękować wielu osobom, instytucjom, o tym będzie mówione, ale myślę, że mamy teraz czas, kiedy możemy podziękować również naszemu głównemu gościowi, Kenowi Bartonowi. Ken, could you please stand up? Ken, skąd ty masz tyle siły i energii, żeby śpiewać o tak pięknych rzeczach? Where do you have so much strength and energy to think about such beautiful things? Where from? I trust in God. Wierzę w Boga. I have lots of supports, supportive family. Uprawiam wiele sportów. Supportive parents. Mam sportową rodzinę, sportowych rodziców. But I must say, working with such a magnificent group of people, it wasn't like hard work. Ale praca z tak wspaniałymi, z grupą tak wspaniałych ludzi, to nie była wcale ciężka praca. Not always. Nie zawsze. Okay. Myślę, że mamy za co podziękować naszemu gościowi. Brawa dla Kena Bartona. Thank you. Thank you very much. Będzie miał co wspominać razem z rodziną z Polski. Jeszcze mam jedno pytanie do Kena. Nie wydaje wam się, że on wygląda młodo? Kto zgadnie tutaj ze zgromadzonych przede mną? Ile Ken ma lat? 25? 47? No. To może zapytajmy. Ken, how old are you? Well, I went to see my doctor the other day. Pewnego dnia, gdy byłem odwiedzić mojego lekarza, and he asked me, "How old are you?" I zapytał się, ile masz lat? I said, "I'm approaching 30." Powiedziałem, zbliżam się do 30. He says, "Approaching from which direction?" A on zapytał, a z którego kierunku? Today I am blessed with 46 years. Dzisiaj, trochę przetłumaczę inaczej, dzisiaj Ken kończy właśnie 46 lat. Może mu zaśpiewamy coś? Zapraszam Dawida do pianina. Zaśpiewajmy najpierw po polsku 100 lat, a potem tak, żeby zrozumiał też po angielsku. Happy birthday, dobra? Najpierw 100 lat.
podziękować jeszcze raz tak wspaniałemu mistrzowi, Kenowi, za trud nauczenia nas w tak krótkim czasie tyle utworów. Tutaj mamy drobny upominek anioła, aby strzegł na każdym, w każdym kroku, w każdym dniu, w każdym poczynaniu. I mała kartka, gdzie się wszyscy podpisali. Wszystkiego najlepszego. Happy birthday. Thank you. Dziękuję. I'm overwhelmed by your kindness. Jestem zaskoczony waszym miłym podejściem. And I just want to say this is very special and thank you very much from my heart. Chciałem powiedzieć, to jest dla mnie coś szczególnego. Dziękuję jeszcze raz dziękuję. And I wish you all happy birthdays too when you have them this year. I życzę wam również wszystkiego dobrego z okazji waszych urodzin, gdy już nastąpią w tym roku. Thank you. Thank you, Ken. Dziękujemy. Thank you, Kla. Thank you. Szanowni Państwo, ale biorąc pod uwagę podziękowania, teraz chyba jest czas, aby jeszcze raz w szczególny sposób podziękować chórowi. Przecież to były tylko dwa dni, prawda? Ale dzisiaj ku Bożej chwale śpiewali te piękne pieśni. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Myślę, że jak będzie tylko szczególna okazja, to Ken zawita znowu do Polski i znowu będziemy mogli po raz kolejny na trzeciej edycji warsztatów gospel spotkać się razem z Państwem. Drodzy Państwo, chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować parafii ewangelicko-augsburskiej właśnie za udostępnienie tego pięknego miejsca. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Niech Bóg wam wynagrodzi i błogosławi, że mogliśmy dzisiaj gościć u was. Ale widzę, że chce powiedzieć pan kilka słów. Drodzy Państwo, ja cieszę się, że ten koncert mógł odbyć się tutaj w kościele imieniem księdza Marcina Lutra. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Mam taką nadzieję. Jako gospodarz miejsca chciałbym podziękować organizatorom za koncert, za to wspaniałe przeżycie i życzyć wielu wspaniałych koncertów, wielu wspaniałych miejsc. Mam nadzieję, że to miejsce jest równie dobre i przyjazne, żeby organizować tego typu koncerty. Drodzy Państwo, ja chcę skorzystać z okazji i zaprosić Państwa również w najbliższą niedzielę na godzinę 16 na doroczny koncert kolęd. Nie będzie tylu śpiewaków, co tutaj w tym chórze, natomiast serdecznie na godzinę 16 w najbliższą niedzielę zapraszam. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Ja jeszcze oddaję. Tak, dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz dziękujemy za udostępnienie nam tego miejsca, kościoła. Drodzy Państwo, czuliśmy się tu bezpiecznie, a to dlatego, że prosiliśmy Straż Miejską i Policję, aby zadbała o nas, aby się nic złego nie stało. Myślę, że możemy im podziękować za to, że gdzieś tu w okolicach byli. Dziękujemy serdecznie. Zrozumiałem, drodzy Państwo, że podobały wam się występy dzisiejsze i Kena Bartona, a także chóru. Jeśli wam się podobały, na końcu przy stoliku możecie nabyć płyty. Oczywiście serdecznie Państwa zapraszam. Na stronach internetowych Warsztaty Gospel EU oraz na Facebooku Warsztaty z Kenem możecie Państwo oglądać zdjęcia, śledzić fragmenty nagrań z koncertu i wiele jeszcze innych rzeczy. Zapraszam Państwa również na stronę życiemasens.pl. Drodzy Państwo, nie wychodźcie, bo chcielibyśmy jeszcze zakończyć podziękowaniem szczególnym, ale to za chwileczkę. Drodzy Państwo, zapraszam również na stronę Życie ma sens. Tam będziecie mogli znaleźć odpowiedzi na różne nurtujące was pytania. Drodzy Państwo, ci ludzie, którzy tworzyli tą muzykę, wielu, to były tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi, odeszli z tego świata. Ich los nie zmienił się nieraz. Niektórzy może odzyskali wolność, ale wielu z nich pozostało niewolnikami do końca. Umierali
Ale wiecie Państwo, co było szczególnego, kiedy odchodzili? Mieli nadzieję. Mieli nadzieję. A skąd mieli tą nadzieję? Dlatego, że umiłowali Chrystusa. Jezus Chrystus, który oddał za nich swoje życie, oni spoglądali na Niego i cieszyli się, że mogą wierzyć. Drodzy Państwo, to jest właśnie sens chrześcijaństwa. Móc wierzyć, że istnieje Bóg, który daje życie. Istnieje Bóg, który może zmartwychwzbudzić. Istnieje Bóg, który chce przyjść, aby stworzyć nowy świat. Czy nie jest czas, abyśmy podziękowali temu wszechmogącemu Bogu? Drodzy Państwo, jeśli teraz macie takie życzenie, powstańcie, a ja podziękuję Bogu w krótkiej modlitwie. O umiłowany, wielki, cudowny Ojcze, jesteś tak wspaniały. Ty któregoś dnia stworzyłeś ten piękny świat i stworzyłeś człowieka. Panie, każdego dnia, kiedy rodzą się nowi ludzie na tej ziemi, to jest wielki cud, cud i dar życia. Chcę Ci dziękować za to, że Boże, chociaż grzech powstał na ziemi, to jednak Ty ten doskonały plan zbawienia w postaci swojego Syna Jezusa, którego posłałeś na ziemię, aby umarł. A gdy umarł, gdy wstąpił do nieba, mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. O, drogi Ojcze, dzisiaj zapraszasz nas do siebie. Proszę, abyś pobłogosławił Kena, abyś pobłogosławił ten chór, abyś pobłogosławił tych ludzi, którzy są w tym kościele, aby każdy człowiek, który będzie wychodził z tego miejsca, mógł mieć choć odrobinę więcej nadziei. Nadziei, spoglądając w górę na Jezusa, który odkupił nas i który mówi: przyjdźcie, wyznajcie swoje grzechy, a ja dam wam życie. O, błogosław Boże, błogosław i błogosław nasz powrót do domu. Daj nam nadzieję, nadzieję w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to. Amen. Drodzy Państwo, szczęśliwego powrotu do domu, spokojnej nocy i do miłego zobaczenia przy kolejnej okazji. Niech Was Bóg błogosławi.